wewnątrz mojego serca zaczął przekonywać mnie o moich grzechach. I w Biblii jest napisane tak. Jeśli kobieta spojrzy pożądliwie na innego mężczyznę, winna jest grzechu cudzołóstwa. Niestety. Tak? I to były moje grzechy. I wiecie co? Okazało się, że ja popełniłam chyba wszystkie grzechy. Grzechy cudzołóstwa, grzechy morderstwa. One nie doszły realnie w moim życiu do działania, tak? Ponieważ bałam się. Ponieważ się bałam. I powiem wam tak, ja nigdy nie zostałam przez Boga zawiedziona. I to nie jest tak, że czas, kiedy ja nie widziałam się z moim mężem, tak? Że to był właśnie straszny czas. To był najlepszy czas w moim życiu. To był najlepszy czas w moim życiu. Ja wtedy poznawałam Boga. Zostałam wypełniona Duchem Świętym. W ogóle jeszcze była taka historia, że jak gdyby na przeżyty taki wysoki stres zostało u mnie zdiagnozowany mini gruczolak przysadki mózgowej. Przysadka mózgowa produkuje prolaktynę i powiedzmy, że wskaźnik normowy tej prolaktyny jest tam powiedzmy 100, tak? A ja miałam 400. Więc jak gdyby było tak, że ja mam mini gruczolaka przysadki mózgowej, ale ja tak pragnęłam w swoim sercu być napełniona Duchem Świętym, że ja zapomniałam o wszystkim, zapomniałam o jakiejkolwiek chorobie. Po prostu i wiem, że jak gdyby między innymi na drodze do uzdrowienia przeszkodą jest też troska, tak? Że my się martwimy, tak? Przychodzimy do Boga, Bóg nas uzdrawia, tak? A my się dalej martwimy. Ja jestem zdrowa, potem jeszcze raz zostałam uzdrowiona, tak jak Artur opowiadał. I powiem wam tak, że Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest dobrym Bogiem. Nie jest Bóg złym Bogiem. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg w cudowny sposób wyprowadził całe nasze życie. I wyobraźcie sobie, że będąc z tym człowiekiem w świecie, jesteśmy dzisiaj małżeństwem. I nieraz jest tak, że ktoś podejdzie do mnie i mówi do mnie, wiesz, ja mam takiego męża, że ja nie wiem, co ja mam zrobić. Bóg ma sposób na każdego, tak? Bóg ma sposób na każdego. Ja powiem tak, że ja w cudowny sposób Bóg mnie też przeprowadził przez przebaczenie, tak? Kiedy Artur wyszedł już potem z więzienia i poznawaliśmy się od nowa, ja byłam na nowo narodzona.